Jest jeden fragment Słowa Bożego, niezwykle istotny. Fragment napisany do Kościoła. Do Kościoła, który był już po wniebowstąpieniu Jezusa. Czyli do Kościoła, do którego już wpadły wszelkiej maści herezje i wszelkiej maści złe pomysły. Do którego już dostali się fałszywi prorocy, fałszywi nauczyciele, fałszywi apostołowie i zaczęli mieszać prawdę o Bogu i zaczęli wprowadzać swoje herezje w Kościół. I jednym z takich ludzi, który walczył z tymi herezjami, to był apostoł Paweł. Apostoł Paweł jest niezwykłym apostołem, dlatego że apostoł Paweł jest apostołem, który za ziemskiej wędrówki Jezusa, wtedy kiedy Pan Jezus Chrystus w ciele chodził po ziemi, nie znał Go, nie przebywał z Nim, nie był Jego uczniem. Mało tego, był prześladowcą Jego uczniów, tak? Czytamy historię apostoła Pawła. Apostoł Paweł był znany wcześniej jako Saul. To był ten, który mordował chrześcijan. To był ten, który ich prześladował. Ten, który ich zabijał. Ten, który nie potrafił znieść tych, którzy głoszą, że ich Pan zmartwychwstał. Amen? I nagle dzieje się coś dziwnego. Bóg wybiera tego człowieka. Wybiera tego człowieka i daje mu niesamowitą łaskę. Daje mu łaskę zrozumienia rzeczy, które są bardzo mocno powiązane z Królestwem Bożym. Apostoł Paweł zaczyna pracę na Niniwie Pańskiej. Zaczyna pracę dla swojego Zbawiciela, dla tego, którego wcześniej prześladował. A więc apostoł Paweł wychodzi z miejsca kłamstwa i wchodzi w miejsce prawdy. Apostoł Paweł rezygnuje z wszystkiego, co było kłamstwem na temat Boga, w którego, jak myślał, wierzy, i wszedł w miejsce prawdy, by czcić i wielbić Boga w duchu i w prawdzie. No i zaniósł Ewangelię w wiele miejsc. Często się śmieję, że gdyby wybrać jednego człowieka opisanego w Słowie Bożym, który miałby reprezentować cały Kościół, którego można by było, nie można by było, ale gdyby już na siłę wybierać, zrobić papieża, to z całą pewnością byłby to apostoł Paweł. Dlatego, że to najwięcej o apostole Pawle jest napisane. Dlatego, że to apostoł Paweł stworzył 2/3 Nowego Testamentu. Dlatego, że to apostoł Paweł był w Rzymie, a nie Piotr, jak niektórzy próbują oszukać i zwieść ludzi szukających Boga. I apostoł Paweł spotkał się z problemem Wieczerzy Pańskiej. Jest to opisane w pierwszym liście Koryntian. I apostoł Paweł opowiada, tłumaczy, naucza Koryntian, czym jest, a czym nie jest Wieczerza Pańska. Jak należy podejść do Wieczerzy Pańskiej, a jak nie należy podchodzić do Wieczerzy Pańskiej. I jest tutaj napisane, gdyby ktoś sprawdził, jest to w każdej Biblii, w każdym jednym przekładzie, obojętnie, czy jest on katolickim przekładem, czy protestanckim przekładem, czy żadnym przekładem, w żadnej denominacji, ten fragment Słowa Bożego jest w każdym jednym przekładzie. Więc nie wiem, dlaczego my nie zwracamy uwagi na tak ważne słowa. Jest tutaj napisane tak, w 11 rozdziale listu do Koryntian, pierwszym, od 17 wersetu. A dając to zalecenie, nie pochwalam, że się schodzicie nie ku lepszemu, ale ku gorszemu. Słyszę bowiem najpierw, że gdy się jako zbór schodzicie, powstają wam, między wami podziały i po części temu wierzę. Zresztą muszą nawet być rozdwojenia między wami, aby wyszło na jaw, którzy wśród was są prawdziwymi chrześcijanami. Więc apostoł Paweł mówi tak, tak, w Kościele zbierają się różni ludzie, przeróżni ludzie i nie wszyscy są dziećmi Bożymi. Pośród Kościoła masę jest ludzi, którzy okazują się nie być chrześcijanami. Okazują się nie wydawać owoców godnych chrześcijańskiego życia. Okazują się nie żyć świętym życiem. I tymi ludźmi nie warto się nawet zajmować. Ich trzeba ewangelizować. Oni nie znają Boga. Dlatego, że gdyby znali Boga, to na pewne rzeczy w swoim życiu by sobie nie pozwolili. Wy wtedy, to już jest mowa do chrześcijan, gdy się schodzicie w zborze, nie spożywacie w sposób należyty wieczerzy pańskiej. Każdy bowiem zabiera się niezwłocznie do spożycia własnej wieczerzy i skutek jest taki, że jeden jest głodny, a drugi pijany. Czy nie macie domów, aby jeść i pić, albo czy zborem Bożym gardzicie i poniewieracie tymi, którzy nic nie mają,
co mam wam powiedzieć? Czy mam was pochwalić? Nie, za to was nie pochwalam. A więc pewna forma świętości jest wymagana przy Wieczerzy Pańskiej. I tutaj często my wylewamy dziecko z kąpielą. Wieczerza Pańska nie jest ucztą cielesną. Wieczerza Pańska nie jest miejscem, które powinno nie być otoczone specjalnym czasem szacunku i czci wokół tego, co będziemy robić. Wieczerza Pańska nie jest zjedzeniem chleba i wypiciem wina. I tutaj ogromny plus, tak naprawdę, dla ludzi, o których powiedziałem na początku, dlatego że oni to rozumią i otaczają ten moment specjalnym szacunkiem i specjalną czcią. To w naszych kościołach dochodzi do sytuacji, kiedy Wieczerza Pańska jest sponiewierana, kiedy ludzie mają różny pogląd na Wieczerzę Pańską. Już widziałem nawet takie nagrania, że w jednym ze zborów rzucają w siebie macą i podając sobie wino, zataczają się, jakby byli pijani tym winem. Upamiętajcie się, dlatego że kpicie z ciała Pana Jezusa i kpicie z Jego krwi przelanej na krzyżu Golgoty. Kpicie z Boga, to na pewno się dobrze nie skończy. Apostoł Paweł pisze, że nie jest to zwykła wieczerza. Mało tego, jest tutaj napisane, czy wy zborem Bożym gardzicie i poniewieracie tymi, którzy nic nie mają. Okazuje się, że Wieczerza Pańska jest nierozerwalnie związana ze zborem Bożym. I nie mam tutaj na myśli budynków albo sal, że musi być zbór, który się spotyka w jakiejś sali albo w jakimś budynku. To może być zbór w domu, ale to ma być zbór, a nie na prędce zrobiona rzecz podczas obiadu. To ma być zbór, a nie w trakcie zwykłych czynności niezwiązanych ze zgromadzeniem świętych, z eklezją, ze zborem pańskim, czyli zwołanym o określonym czasie, w określonym miejscu zgromadzeniem się dzieci Bożych, bo to oznacza wyraz eklezja. Wyraz eklezja nie jest wyrazem, który wymyślili chrześcijanie. Chrześcijanie spisali Nowy Testament w języku greckim i użyli tam słowa funkcjonującego w języku greckim, eklezja, które oznaczało zebranie radnych greckich państw, miast w określonym czasie, w określonym miejscu, w określonym porządku i ku określonemu celu. I to oznacza słowo eklezja. Czytamy dalej. Albowiem ja przejąłem od Pana to, co wam przekazałem, że Pan Jezus tej nocy, której był wydany, wziął chleb. Więc gdzie bzdura mówiąca o tym, że człowiek człowiekowi przekazuje prawo do sprawowania Wieczerzy Pańskiej albo Eucharystii? Przecież apostoł Paweł napisał wprost. Otrzymał to od Pana. Prosto od Pana. Żaden biskup, żaden arcybiskup, żaden papież na niego rąk nie nałożył. Otrzymał to bezpośrednio od Pana. Mało tego, apostoła Pawła nie było w wieczerniku. Pałał nienawiścią do chrześcijan, kiedy chrześcijanie zbierali się w wieczerniku i kiedy spożywali pierwszą wieczerzę pańską. Apostoł Paweł pisze wprost: przejąłem od Pana to, co wam przekazałem. A więc kto ma prawo sprawować wieczerzę pańską? Ten, któremu Pan to zleci, a nie człowiek nada. Bzdurą jest konieczność nałożenia rąk przez zwierzchnika w kościele rzymskokatolickim. Że Pan Jezus tej nocy, której był wydany, wziął chleb, a podziękowawszy, złamał i rzekł: bierzcie, jedzcie, to jest ciało moje za was wydane, to czyńcie na pamiątkę moją. Czyńcie to na pamiątkę moją. Jedzcie ten chleb. Pan Jezus nie nakazał, ja myślę, że mu to do głowy nie przyszło, nie nakazał adorować tego chleba, nie nakazał nosić tego chleba po ulicach, nie nakazał nosić tego chleba i kłaniać mu się, nie nakazał chować tego chleba do tabernakulum, nie nakazał otaczać go specjalną czcią, nakazał go jeść. Jego polecenie jest bardzo prostym poleceniem. Bierzcie i jedzcie. Więc kłamstwem jest dokładanie czegokolwiek do słów wynikających z polecenia mojego Pana. Pan Jezus powiedział: bierzcie i jedzcie. Nawet jeśli ktoś rozumie, a za chwilę do tego przejdę, że literalnie
chleb zamienia się w ciało Pana Jezusa, to masz je jeść, a nie adorować. Polecenie jest niezwykle proste. Jeść. Druga sprawa. Apostoł Paweł był człowiekiem pokornym. Apostoł Paweł był człowiekiem, od którego wszyscy powinniśmy się uczyć pokory chrześcijańskiej. I apostoł Paweł na pewno w swojej pokorze nie myślał, że ma prawo rządzić Jezusem Chrystusem. I ma prawo sprowadzać Go co wieczerze pańską na ołtarz. I ma prawo zabierać Go z Bożego tronu. A tak brzmi nauczanie Eucharystii. Że kapłani katolicy mają prawo dyktować Bogu, gdzie ma być, w którym miejscu. Na ich słowo, jak podaje katechizm, na ich słowo Bóg z nieba zstępuje w opłatek. Na ich słowo ten Bóg może być przesunięty w lewo, w prawo. Na ich słowo dzieje się ta rzecz, którą, jak sami opisują, wymaga, według nich, wymaga tyle samo siły sprawczej, co stworzenie świata. Ludzie, wyście chyba zwariowali, bo wam się już wydaje, że wy jesteście bogami. A Bóg jest jeden i ma się bardzo dobrze i wróci po swój Kościół. Więc apostoł Paweł, mówiąc te słowa, nie mógł mieć tego na myśli. Tak samo jak Pan Jezus nie miał na myśli, mówiąc, że jest drzwiami dla owiec, nie miał na myśli tego, że nagle w ciągu ułamka sekundy staje się drzwiami z futryną. Przecież nikt tak z nas nie myśli. A takich słów Jezus użył. Ja jestem drzwiami, bramą dla owiec. No dlaczego nie twierdzimy, że w takim bądź razie Pan Jezus staje się bramą? Taką normalną, z futryną. Skoro tu twierdzimy, że Pan Jezus na pewno powiedział, że staje się literalnie ciałem ta maca. Pan Jezus wiele razy wypowiadał słowa, które należy rozumieć jako duchowe odzwierciedlenie pewnej prawdy, a nie jako stan fizyczny i faktyczny, dlatego że to doprowadza do tego, że ci ludzie myślą, że mają prawo ściągać Boga z nieba i że są do tego potrzebni. Kiedy Boga z nieba do twojego życia ściąga pokorne serce, nic więcej i nikt mniej. Pokorne serce ściąga Boga z Królestwa Bożego wprost do twojego serca. Kolejna rzecz. Podają za dowód cuda eucharystyczne. Jakie wy ciało w końcu jecie? Które ciało wy spożywacie? Te uwielbione, czy te w czasie agonii? Te pełne grzechu, czy te święte? Zdecydujcie się. Dlatego, że w tych cudach opowiadacie, że materia przypomina mięsień w stanie agonalnym. Co wy jecie, jeśli w istocie to jecie? Jeśli w istocie się to stało, kto za tym stoi? Kto doprowadził do agonii Chrystusa? Przecież nie Ojciec w niebie, tylko diabeł i twoje grzechy. Więc jakie ciało wy jecie? Uwielbione czy agonalne? Bo ja zacząłem się już gubić w pomysłach na Eucharystię. Podobnie i kielich po wieczerze, mówiąc, ten kielich to nowe przymierze w krwi mojej, to czyńcie, ilekroć pić będziecie, na pamiątkę moją. Rozumując poprzedni werset, że to jest moje ciało za was wydane. I przechodząc do następnego wersetu, podobnie i kielich, mówiąc, ten kielich to nowe przymierze we krwi mojej. Musielibyśmy dojść do wniosku, że przemienia się kieliszek. Jeśli rozumiemy dosłownie te wersety, to musimy je razem rozumieć dosłownie. No ale nie podają tak na szczęście. Kolejna rzecz. Bardzo często jesteśmy atakowani, że my nie mamy życia wiecznego, bo nie jemy i nie spożywamy ciała i krwi pańskiej. To jest chyba żart. Właśnie my spożywamy co wieczerzę pańską macę i wino. Pod dwoma postaciami, jak Pan Jezus nakazał. To właśnie my mamy życie wieczne, dlatego że my jemy Jego ciało i pijemy Jego krew. I mamy to pod dwoma postaciami, tak jak wy mieliście do XIII wieku. Kolejna rzecz. Do XIII wieku wszędzie to było herezją. Transubstancjacja. Wszędzie była herezją. Skąd się wziął pomysł na to, żeby już to nie było herezją?
ano z sekciarstwa, z niczego więcej. Dlatego, że w XIII wieku, w wyniku początków reformacji, okazało się, że Bóg jest obecny wszędzie tam, gdzie chrześcijanie. Że Bóg nie jest obecny tylko wśród kapłanów Kościoła rzymskokatolickiego, tylko Bóg jest obecny wszędzie tam, gdzie są chrześcijanie i wszędzie tam, gdzie chrześcijanie pochylają się nad Jego Słowem. Bo to były założenia reformacji. I Kościół katolicki zaczął się źle mieć, więc musiał coś wymyśleć, co będzie odróżniać ich od wszystkich innych chrześcijan. No i doszli do wniosku, że będzie ich odróżniać prawo do sprawowania Eucharystii. I do dzisiaj to pokutuje. Całkiem niedawno oglądałem wypowiedź jednego z kardynałów amerykańskich, który powiedział, że choćby się zebrało 1000 pastorów, to nie przemienią macy w ciało Chrystusa. Pewnie tego ten kardynał nie będzie słyszał, ale niech to usłyszą dzieci Boże. Choćby się zebrało 1000 kardynałów, to tego nie zrobią, bo to jest zwykła herezja. Nic więcej, nic więcej. Zwykła herezja i kłamstwo dotyczące mojego Zbawiciela. Boicie się pastorów, dlatego że pastorzy mówią prawdę. Dlatego że pastorzy nie czynią siebie kapłanami, a jeśli czynią, nie są pastorami. Więc po prostu się ich boicie. I zaczęło się to w XIII wieku, kiedy był początek, zaczyn reformacji. Zaczęli się bać i chcieli się wyróżnić, więc wyróżnili, że tylko u nich jest pełnia zbawienia, bo tylko u nich jest sakrament przemiany zwany Eucharystią. To jest sekta, nic więcej, dlatego że sekta głosi, że tylko u nich jest zbawienie. Chyba że wytłumaczycie mi, co się kryje za pojęciem niepełne zbawienie. Jak może być zbawienie pełne albo zbawienie niepełne? Albo jestem człowiekiem zbawionym, albo jestem człowiekiem niezbawionym. Nie mogę być nie w pełni zbawionym. Ten kielich to nowe przymierze we krwi mojej. To czyńcie, ilekroć pić pamiątkę będziecie. I to jest właśnie uderzenie w kapłanów. Dlatego, że jest nowe przymierze. Nowe przymierze w jego krwi. Już nie trzeba ofiary. Nie trzeba składać ofiary, a więc kapłani są zbędni. Po prostu są zbędni w nowym przymierzu. Ludzie nowego przymierza nie potrzebują kapłanów. Kapłani mieli za zadanie składać ofiarę przebłagalną dla Boga. Tą ofiarę złożył raz na zawsze Jezus Chrystus. A więc jeżeli mienisz się być kapłanem, to musisz to usłyszeć. Jesteś zbędny w Królestwie Bożym, bo kapłanem jest arcykapłan Jezus Chrystus. Jego ofiara została złożona raz na zawsze. Albowiem ilekroć ten chleb jecie, a z kielicha tego pijecie, śmierć Pańską zwiastujecie, aż przyjdzie. Nie jest tu napisane, że wolno jeść pod jedną postacią, nie jest tu napisane, że wolno to adorować i nie jest tu napisane, że proklamujemy ofiarę Chrystusa w ten sposób, który wy rozumiecie. Jest tu napisane, że proklamujemy to, że On zmarł, zmartwychwstał i przyjdzie. I to się dzieje w czasie Wieczerzy Pańskiej. Lud Boży proklamuje, że Chrystus zmarł i nastało nowe przymierze. Lud Boży proklamuje, że On zmartwychwstał i Lud Boży proklamuje, że On wróci po swój Kościół, ale tylko i wyłącznie po swój Kościół. To jest nadzieja dla ludzi wierzących, że Chrystus wróci po swój Kościół. Nie możemy doczekać tego dnia, kiedy Pan porwie swój Kościół na obłoki. Nie możemy doczekać tego dnia, w którym skończy się utrapienie, skończą się choroby, skończą się grzechy, skończą się kłamstwa. Nie możemy doczekać tego dnia, ale tylko pod warunkiem, że jesteśmy Kościołem. Natomiast jeśli nie jesteś Kościołem, to się bój. Jeśli kłamiesz na temat Boga, kłamiesz na temat Jezusa, kłamiesz na temat Kościoła, kłamiesz na temat wszystkich tych rzeczy i zwodzisz ludzi szukających Boga, to się bój, bo mój Pan tu wróci i zaprowadzi porządek. I On tu nie wróci jako baranek, tylko On tu wróci jako lew, jako sędzia. I On wyda ostateczny sąd i uderzy ostatecznie we wszystkich kłamców. Żeby była jasność, ja wiem, że pośród tych ludzi są dobrzy ludzie. Ja wiem, że część spośród nich jest miłym, dobrym w tym zrozumieniu człowiekiem. Ale bardzo podobnie było w starym Izraelu, na górze Tabor. Tam wśród nich też byli dobrzy ludzie, mili ludzie. Ale Bóg za kłamstwa postanowił ich zabić. Bardzo dużo dobrych i miłych ludzi było w czasie, kiedy Izrael wpadł na pomysł na to, żeby stworzyć złotego cielca. I oni mieli dobre zamiary. Tak?
Oni chcieli kogo wielbić? Jahwe. Przecież oni nie powiedzieli, że będziemy wielbić Boga Egiptu, tylko oni powiedzieli, że będziemy wielbić w ten sposób Boga, który nas wyprowadził z Egiptu. A więc oni chcieli wielbić właściwego Boga. Tylko w sposób, który Pan Bóg nie nakazał. Tylko w sposób, który Panu Bogu się nie podobał. I co Pan Bóg powiedział o tych ludziach? Oni mnie nienawidzą. To są słowa Pana Boga. Pan Bóg do Mojżesza powiedział, ci ludzie mnie nienawidzą. Więc jeśli kłamiesz na temat Boga, nienawidzisz Boga. Jeśli kłamiesz na temat Słowa Bożego, nienawidzisz Boga. Nie możesz Go kochać i nienawidzieć. To są wzajemnie wykluczające się czynności. Przeto ktokolwiek by jadł chleb i pił z kielicha Pańskiego niegodnie, winien będzie ciała i krwi Pańskiej. Jakim prawem ustaliliśmy wiek i dopuszczamy dzieci do wieczerzy Pańskiej czy do Eucharystii? Skoro większa część tych dzieci jest absolutnie tego niegodna, dlatego że jedyne na co czekają to laptop i rower i wielkie wydarzenie w domu. Tu jest napisane, że jeżeli spożywają niegodnie, będą winni ciała i krwi Pańskiej. I kto za tym stoi? Dorośli. A zwłaszcza przywódcy religijni, którzy do tego doprowadzili. Ale ta uwaga też jest do rodziców. Nie chodzi o rower, nie chodzi o laptop. Nie chodzi o wielkie wydarzenie w Twoim życiu, w zasadzie już państwowej rangi, bo wszyscy są w to zaangażowani. Urzędy, szkoły, wszyscy są w to zaangażowani. A może w końcu czas Pana Boga zaangażować? Może w końcu zdać sobie sprawę z odpowiedzialności za swoje dzieci? Bo to my doprowadzamy dorośli takimi ruchami dzieci do niegodnego spożywania ciała i krwi Pańskiej. Niechże więc człowiek samego siebie doświadcza i tak niech z chleba tego i z kielicha tego pije. I gdzie jest napisane tutaj, że jakikolwiek człowiek ma iść wcześniej do spowiedzi, by spożyć wieczerzę Pańską? Tu jest napisane, że ma się sam doświadczać. Tu jest napisane, że ma się sam rozsądzić. Tu jest napisane, że ma żyć świętym życiem. Bo jeśli nie żyje świętym życiem, to nie ma prawa spożywać wieczerzy Pańskiej. Jeśli nie żyje świętym życiem, przemienionym życiem, to nie tylko nie raz do roku, nigdy nie ma prawa spożywać wieczerzy Pańskiej. Albowiem kto je i pije niegodnie, nie rozróżniając ciała Pańskiego, sąd własny je i pije. Więc drogi człowieku, który szukasz Boga, ale dotyczy to też protestantów, jeżeli pijesz i jesz niegodnie, sąd własny jest, jesz i pijesz. To nie są żarty. Bezcześć jest coś, co Pan ustanowił świętym. Jeżeli z powodu obowiązku przystępujesz do komunii, Eucharystii, Wieczerzy Pańskiej, bezcześcisz ciało Pańskie i bezcześcisz Jego krew. Jeżeli z powodu tego, że nie wiesz, co ludzie powiedzą, przystępujesz do tych rzeczy, bezcześcisz je. Jeżeli z powodu strachu przed braćmi i siostrami nie rozsądzasz samego siebie i próbujesz pokazać w niedzielę podczas zgromadzenia, w sobotę, w piątek, w środę, obojętnie jaki dzień tygodnia, próbujesz pokazać, że wszystko jest dobrze, bezcześcisz Syna Bożego. Jeżeli nie odpowiedziałeś Bogu tak na wszystkie Jego warunki i chcesz mieć udział w Jego ciele i w Jego krwi, to bezcześcisz to, co się stało na krzyżu Golgoty. Dlatego jest między wami wielu chorych i słabych, a nie mało zasnęło. Jestem przekonany, że apostoł Paweł nie mówi tu o chorobach cielesnych. Chociaż często tak jest, że mamy się źle ciele, bo źle się ma nas duch. Ale on tutaj mówi o chorobach duchowych. No dokładnie tak. Ci ludzie mają zaspokojone sumienia Eucharystią. Dlatego to kłamstwo jest tak istotne. Oni mają zaspokojone sumienia. Wszystko jest dobrze. Przecież spożyłem Eucharystię. Wszystko jest dobrze. Przecież jestem co niedzielę w kościele. Wszystko jest dobrze. Przecież moje dziecko chodzi na lekcje religii. Nic nie jest dobrze. Właśnie okazuje się, że nic nie jest dobrze. A ponieważ jesteś okłamany i twoje sumienie jest zagłuszone i kłamstwo powoduje, że nie słyszysz Ducha Świętego, bo stajesz się dzieckiem diabła, więc słyszysz diabła, bo Jego owce, Jego głos poznają, tak powiedział mój Zbawiciel. I nikt nie musi nas uczyć żyć świętym życiem. My rozpoznajemy głos Zbawiciela. Ale jeśli słuchamy wiecznie kłamstwa, jeśli słuchamy wiecznie diabła, jeśli słuchamy wiecznie podróbek, no to po prostu nie słyszymy Zbawiciela i mamy się źle.
i możesz spożywać całe życie komunię czy wieczerzę pańską. Ale jeśli robisz to niegodnie, po prostu pójdziesz do piekła. Tak cię oszukał diabeł. No i tak cię oszukali ci, którzy pozwalają sobie powtarzać jego kłamstwa. To jest bardzo poważne kłamstwo. Kiedy rozmawiam z katolikami, którzy zaczynają wierzyć w Boga, to jest jedna z rzeczy, która ich trzyma – Eucharystia. Są strasznie związani ludzie właśnie kultem wokół Eucharystii. To jest kolejna rzecz, dla której nigdy, nigdy, dopóki ja jestem pastorem w tym zgromadzeniu, a Marek jest starszym w tym zborze, ten zbór nie będzie ekumeniczny. Dlatego, że celem ekumenii jest zjednoczenie chrześcijan w wspólnej Eucharystii i prymie papieskim. Żaden chrześcijanin nie zjednoczy się w takiej Eucharystii. Nie wszyscy, żaden chrześcijanin nie weźmie udziału w Eucharystii. Ludzie, którzy spożywają Eucharystię, mówią amen na słowo kapłana, a więc potwierdzają to, co rzekomo on robi, nie mają nic wspólnego z chrześcijanami, dlatego że stoją przeciwko Słowu Bożemu, a chrześcijanin całą praktykę wiary opiera na Słowie Bożym. Ludzie, którzy jednoczą się z tymi ludźmi, nie mają nic wspólnego z chrześcijanami, dlatego że Pan Jezus powiedział, że nie sposób chodzić jednocześnie w ciemności i w jasności. Nie sposób wielbić Boga i bożków. Nie sposób pogodzić prawdy z kłamstwem. Po prostu nie sposób tego zrobić. Albo jesteś człowiekiem prawdy i jesteś dzieckiem Boga, albo jesteś człowiekiem kłamstwa i jesteś dzieckiem diabła. Trzeciej drogi po prostu nie ma. A mam nadzieję, że chociaż jedna osoba to przemyśli, zweryfikuje. Otwórzcie w końcu Słowo Boże. Przestańcie wierzyć ludziom. Przestańcie myśleć, że tylko oni mają prawo interpretować Słowo Boże. Słowo Boże jest napisane jasnym i czytelnym i zrozumiałym językiem. To jest list Pana Boga do ludzi. Otwórzmy w końcu Słowo Boże. Wszystko w tym Słowie jest napisane. Wszystko. Zazwyczaj są to rzeczy, które mamy w sercach. Dlatego, że zazwyczaj głęboko w sercu mamy nawet myśl dotyczącą tego, kto powinien być pastorem, a kto nie powinien być pastorem. Wszyscy wiemy, że doradzać o życiu nam może ktoś, kto życie zna, a więc ktoś, kto ma dzieci, a nie gwałci dzieci. Ktoś, kto ma żonę, a nie udaje, że nie ma żony. Wszystko to mamy głęboko w sercu i wszystko to jest w Słowie Bożym. Pozwólmy Słowu Bożemu do nas przemówić. Otwórzmy w końcu swoje Biblię każdego dnia, dlatego że nie kochamy Boga bardziej, niż kochamy Jego Słowo. Nie wierzymy Bogu bardziej, niż wierzymy Jemu Słowu. Nie czcimy Boga bardziej, niż nie szanujemy Jego Słowa. Nie można być chrześcijaninem i być na bakier ze Słowem Bożym. Nie można być chrześcijaninem i mieć mądrzejszy pomysł, niż Bóg nam daje przez Słowo Boże. Nie można być chrześcijaninem i znosić albo dodawać coś do Słowa Bożego. Taki ktoś nie jest chrześcijaninem, taki ktoś jest heretykiem chrześcijańskim. A to jest ogromna różnica. I publicznie rzucam wyzwanie każdemu księżu Kościoła Rzymskokatolickiego. Jestem gotów stanąć z Tobą i porozmawiać na temat doktryn pod jednym warunkiem. Wolno korzystać tylko ze Słowa Bożego. Nie wolno korzystać z nauczania ani Twojego Kościoła, ani mojego Kościoła. Nie wolno korzystać z żadnych katechizmów. Wolno korzystać tylko ze Słowa Bożego. Jeżeli jesteś gotów w każdym miejscu i o każdym czasie, jestem z Tobą gotów rozmawiać na temat prawdy wynikającej ze Słowa Bożego i na temat wszystkich kłamstw, które wielokrotnie powtarzacie. Niech Bogu będzie za to chwała. Amen.